Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj zabieram Was na kolejne wagary. Tym razem będą to wagary bardzo ciekawe, bardzo roślinne i bardzo blisko natury i przyrody, bo zabieram Was do miasta ogrodu. W połowie czerwca razem z moją przyjaciółką Julią, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, byliśmy w Podkowie Leśnej. Cel był jeden, mianowicie taki jeden główny, mianowicie Stawisko, czyli Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, więc po kolei będę Was prowadził niczym przedszkolaczka za rączkę i oprowadzał o tym po tym mieście ogrodzie. W opisie postaram się Wam też załączyć trasę, którą stworzyłem na Google Mapsach, więc jeśli kiedyś będziecie mieli okazję być w Podkowie Leśnej i będziecie chcieli zobaczyć większość miejsc związanych właśnie z Iwaszkiewiczami, to śmiało możecie skorzystać ze stworzonej przeze mnie trasy. Wizyta w Podkowie Leśnej była pierwszą, kiedy, przynajmniej ja, jechałem WKD, czyli warszawską kolejką czy koleją dojazdową. Jest ona dosyć sławna, natomiast ja do tamtego momentu o niej nie słyszałem i w mojej głowie pozostanie sławna chyba z tego powodu, że akurat teraz na trasie między Warszawą a Milanówkiem bodajże, no tam za Podkową Leśną jeszcze, trwa remont tej właśnie linii kolejowej, stąd jest komunikacja zastępcza, jakieś utrudnione podróżowanie i tak dalej, ale nasza podróż na szczęście obyła się bez żadnych przesiadek i bez niepotrzebnych problemów, bo my akurat wysiadaliśmy na stacji końcowej, dokąd ta kolejka tego dnia dojeżdżała. Dalej jechała komunikacja zastępcza, ale na szczęście my się na nią nie załapaliśmy. Pierwsze wrażenia, kiedy już wysiadłem z kolejki w Podkowie Leśnej, były dosyć ciekawe. Myślałem, że powiedzenie, że Podkowa Leśna jest miastem ogrodem, to spore nadużycie, natomiast rzeczywiście tak jest. Podkowa to jeden wielki ogród, a w zasadzie jeden wielki las. Na każdej posesji, czy też przy drogach rośnie bardzo wiele drzew, więc niebo często jest zasłonięte. Myślę, że ciekawie by to mogło wyglądać na przykład, gdybyś ktoś robił przelot jakimś samochodem czy helikopterem nad Podkową Leśną, bo naprawdę mało, mam wrażenie, było prześwitów takich do nieba. Najpierw udaliśmy się do kościoła świętego Krzysztofa i no nie wiem, jakoś tak lubię chodzić po kościołach, szczególnie kiedy jestem gdzieś w innym mieście. I tutaj kościół Krzysztofa mnie nie zawiódł, bo był to znowu taki kościół-ogród. Przede wszystkim po jego terenie sobie chodziły, czy nawet leżały pawie. Była tam papugarnia. Wokół kościołu był też, no w zasadzie taki mały park z bardzo urokliwymi zakątkami, różnymi ścieżynkami. Był także taki mały stawik, wyschnięty niestety strumyk. No i kościół w środku miał też sporo roślinnych motywów. Był bardzo otwarty i ta przestrzeń w środku nie była jakaś ogromna, ale nie była też klaustrofobiczna. Mam wrażenie, że ten kościół był idealny w pewnym sensie, chociażby w środku, ale zewnątrz też był po prostu piękny i na pewno trafia do topki kościołów, jakie udało mi się odwiedzić. Następnie z kościoła, w którym spędziliśmy trochę czasu, udaliśmy się na spacer pomiędzy tymi uliczkami w Podkowie Leśnej, żeby zobaczyć chociaż z zewnątrz wszystkie wille czy domy związane z Iwaszkiewiczami. I tak najpierw był Pałacyk Myśliwski, na terenie którego wtedy trwały jakieś prace konserwatorskie, sporo się tam działo. Następnie była też Willa Ajda. Ale niestety w internecie nie mogłem znaleźć żadnych informacji, czy można na teren tego Pałacyku Myśliwskiego, Lil Popa i Willi Ajdy wejść. Niestety nie było też żadnych informacji przed budynkami. No trochę szkoda, ale przynajmniej z zewnątrz udało nam się je zobaczyć. Następnie przechodziliśmy przez Park Miejski. Park Miejski, który ja nazwałbym po prostu lasem. O ile
Parkiem miejskim można nazwać cały teren Podkowy Leśnej, o tyle teren parku miejskiego jest naprawdę takim, no, lasem w ogrodzie, można powiedzieć. W jego środku, to też było takie ciekawe chyba doświadczenie, w jego środku znajdował się pałacyk kasyno i w pobliżu było też jakieś jeziorko, stawik, nie jestem pewny dokładnie co to było, ale on był niestety ogrodzony przez dziwne siatki, więc to też jest zastanawiające. Ale dalej udaliśmy się do właśnie punktu głównego, czyli do Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, które mieści się na ulicy Gołębiej 1. No i cóż ja mam powiedzieć, uwielbiam takie klimaty starych dworków, jakichś chatek, chatynek, bardzo lubię spacerować na przykład po muzeach wsi różnych miast, no i to Muzeum Iwaszkiewiczów, czyli stawisko, mnie naprawdę nie zawiodło. W środku było sporo zdjęć rodziny, co uważam za plus, to przy każdym pomieszczeniu były opisy tego, to znaczy niektórych rzeczy, które się w środku znajdują. I co zwróciło szczególnie moją uwagę, to trofea myśliwskie. Domyślam się, to znaczy nie domyślam się, tylko wiem, że one są od Stanisława Lilpopa, czyli ojca Anny Iwaszkiewiczowej. Natomiast te trofea myśliwskie były straszne. Był tam jakiś dzik jeszcze z przednimi łapkami, były głowy jeleni, chyba saren i jakichś innych różnych zwierząt. Szczególnie to było widoczne na przykład, kiedy się wchodziło po starych drewnianych schodach na piętro i to wszystko wisiało dosłownie trochę centymetrów nad twoją głową i dla mnie to sprawiało okropne wrażenie. Był tam też taki chyba wypchany niedźwiadek z tacą, który no przy pierwszym spotkaniu mnie przestraszył, więc pod tym względem bądźcie wyczuleni, jeśli chcecie obejrzeć to muzeum, ale mam też wrażenie, że rzeczywiście duch Iwaszkiewiczów jest tam odczuwalny. Nie wiem, może to zabrzmi trochę dziwnie, ale chociażby kiedy byłem w sypialni Anny i Jarosława, to miałem wrażenie, że Jarosław był tutaj dzień czy dwa dni przed i myślałem, że dosłownie zaraz usłyszę no, jego stąpanie po deskach na piętrze i go zobaczę, jak wychodzi zza drzwi. To dosyć ciekawe wrażenie, bo mam je w małej ilości miejsc, natomiast no, duch w tym stawisku na pewno jakiś jest i to jest bardzo ciekawe. Następnie ruszyliśmy do Brwinowa, bo Brwinów też jest silnie z Iwaszkiewiczami związany, chociażby przez to, że w Brwinowie miała na przykład miejsce akcja Stulecia Winnych, w którym Jarosław Iwaszkiewicz no, jest właśnie takim bohaterem drugoplanowym, czy nawet tworzy tło tego serialu. Brwinów wyglądał zupełnie inaczej niż Podkowa Leśna i mam tutaj na myśli inaczej, czyli chyba troszeczkę gorzej, bo w Podkowie wszystko było zacienione, było w miarę chłodno, nie docierało słońce, były tam lekkie prześwity, a Brwinów to po prostu zwykła wioseczka czy zwykłe jakieś peryferyjne miasteczko i rzeczywiście ten przeskok, kiedy się wychodziło z muzeum i szło w stronę Brwinowa, był dosyć spory, bo o ile Podkowa Leśna przypomina trochę taki baśniowy, legendarny świat, wiecie, chatki w środku drzew i tak dalej, i różne wille, o tyle Brwinów no już nas rzuca na głęboką wodę i jest to świat, a w zasadzie przypomina o surowym świecie, w którym żyjemy. Ale jeszcze wracając do Podkowy Leśnej, bo zapomniałem, w Podkowie Leśnej co roku odbywa się taki festiwal bodajże ogrodów, otwartych ogrodów, nie jestem pewny, ale moim marzeniem teraz jest pojechanie jeszcze raz do Podkowy Leśnej i właśnie podczas trwania tego festiwalu. Podkowa Leśna to w zasadzie taka miejscowość, gdzie żyje bardzo dużo artystów, to jest właśnie ich azyl, można powiedzieć. I podczas tego festiwalu ogrodów ci różni artyści, fotografikowie, malarze, pisarze otwierają swoje ogrody, robią jakieś wystawy, otwierają kawiarnie w tych swoich ogrodach i po prostu no, otwierają je na świat, dzięki czemu osoby spoza miasta mogą
wejść do tych ogrodów i poczuć jeszcze bardziej klimat tego miasta. Wydaje mi się to bardzo ciekawą inicjatywą, bardzo ciekawym festiwalem, na który mam nadzieję, że kiedyś będę miał przyjemność zawitać. Ale wracając już do Brwinowa. W Brwinowie odwiedziliśmy kościół świętego Floriana, w którym miał miejsce ślub Anny i Jarosława. No i cóż mam o nim do powiedzenia. Był to raczej zwykły kościół, mimo że tam była tablica, że on jest ileś tam wieczny, tysiącletni czy coś takiego, no to nie robił na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. I byliśmy też na cmentarzu. Chwilę postaliśmy nad grobami, no ale chyba o tym nie będę wspominał, bo jednak no, to chyba było też dosyć, nie wiem, przynajmniej dla mnie prywatne przeżycie, że stoję nad grobem Jarosława. Jarosława, który w mojej głowie cały czas jest żywy i którego no, bardzo lubię, tak samo jak Annę i resztę członków rodziny, chociażby przez to, że czytałem biografię. I żebyście nie pomyśleli, że ja tak rzuciłem tako, że ten Brwinów jest surowym, już należy do tego surowego świata, to podzielę się z wami takimi dwoma miejscami, czy dwoma wydarzeniami, które tam się wydarzyły. Po pierwsze, no, pomnik Piłsudskiego. Pomnik Piłsudskiego ja wyobrażam sobie jako coś monumentalnego. Widziałem wiele pomników Piłsudskiego. Wydaje mi się, że też pomnik Piłsudskiego jest u mnie w Radomiu na rynku, tylko nazywa się pomnikiem czynu Legionów. Natomiast wydaje mi się, że Piłsudski tam chyba jest. Przynajmniej mam takie wrażenie, że on siedzi na koniu. Widziałem pomnik Piłsudskiego chyba też w Lublinie i one sprawiają rzeczywiście wielkich, monumentalnych. A ten pomnik Piłsudskiego w centrum Brwinowa był co najmniej śmieszny, bo to był taki zwykły obelisk, nie wiem jak to nawet nazwać, obelisk, na którym była wyryta czy wyrzeźbiona tylko twarz Piłsudskiego i ona była wielkości mniejszej niż standardowa książka. Więc no sami stwierdźcie, czy to nie świadczy o surowości tego świata i jakiejś jego małości. I w centrum Brwinowa jest w ogóle takie w zasadzie rondo. Jest tam dosyć ruchliwa ulica przy tym właśnie kościele świętego Floriana i my tam jedliśmy lody. Było dosyć ciepło, więc postanowiliśmy pójść na lody. Usiedliśmy przed lokalem i okazało się, że naprzeciwko jego, tuż obok kościoła jest zakład pogrzebowy, więc musieliśmy jeść te lody i przy okazji czytać, co tam jest napisane. Jakieś przestronne po prostu trumny, coś tam dobrze wymoszczone, że drugie życie po śmierci, bardzo dobre chłodnie i tak dalej. Więc to rzeczywiście na mnie zrobiło wrażenie i no, rzeczywiście przypomniało o surowości tego świata wewnątrz. Kiedy wcześniej Podkowa Leśna mnie trochę zaczarowała, to ten Brwinów przywrócił chyba to rzeczywistości. No i to chyba koniec tego szybkiego spaceru. Serdecznie dziękuję Wam za przesłuchanie. Podzielcie się, czy znacie Iwaszkiewicza, czy lubicie go, czy dalej czytacie, czy byliście kiedyś w Podkowie Leśnej, albo czy chcecie. Może Was przekonałem do tego moim gadulstwem w tym odcinku. No i to chyba wszystko. Serdecznie dziękuję Wam za przesłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnych.